Sponsorem transmisji jest sklep komputerowy Ekspert. Najlepsze komputery w najlepszych cenach. Łomża, ulica Broniewskiego 20. Łomża i ziemia łomżyńska zawsze były ważnymi, nieodłącznymi elementami Rzeczpospolitej. Uświęcone zostały krwią bohaterów wszystkich narodowych zrywów. Dziś my, spadkobiercy tamtych wielkich niezwyciężonych, mamy szczególne prawo, by po tych trudnych, ale jakże wielkich dziełach w tym szczególnym dniu przypomnieć. Złączeni sercem z myślami tego 18-latka, ostatniej ofiary niewoli konającego 94 lata temu tu, na ulicy Sienkiewicza w Łomży, idziemy z głośnym przesłaniem do wszystkich, którzy pragną pokoju dla ojczyzny, dla naszych dzieci. To przesłanie brzmi: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Żyjemy dla niej razem, nie obok, nie przeciw sobie. Żyjemy dla niej razem, nie obok, nie przeciw sobie. W dzisiejszych czasach dużo się mówi o patriotyzmie, jednak przyznaję, że w przeciwieństwie do postawy naszych przodków za słowami nie podążają czyny. Znaczenie patriotyzmu najdokładniej oddają słowa Jana Pawła II. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Muszę również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż samo podążenie krwawą drogą ku wyzwoleniu Polski z niewoli nie przyniosłoby efektów, gdyby nie głębokie przywiązanie naszego państwa do Kościoła, rozwijanie i przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Nawiązując do dzisiejszych czasów, muszę zauważyć, iż Polacy nawet tego dnia, świętując odzyskanie niepodległości naszego państwa, zapominają o bardzo ważnym aspekcie naszej narodowości, jakim jest wiara w Boga i czynna przynależność do Kościoła. A to właśnie ta wiara przez stulecia dodawała nam sił i nie pozwalała tracić nadziei na wolne, suwerenne państwo. Myślę, że wszyscy mamy świadomość wolności, z której dzisiaj czerpiemy, budując wolną i demokratyczną Polskę, ale pragnę zwrócić uwagę Państwa, że potrzebni są nam nowi bohaterowie, potrzebne są nam autorytety życia publicznego, które będą potrafić tę wolność dla dobra naszej ojczyzny i dla dobra naszych obywateli zagospodarować. Życzę Państwu, abyście Państwo dzisiaj świętowali radośnie, ale także spokojnie. Jestem przekonany, że w Łomży tak będzie, ale nie mam pewności, czy będzie tak w całej Rzeczypospolitej. Myślę, że nasza wspólna odpowiedzialność może doprowadzić do tego, że będziemy zjednoczeni dla dobra naszej ojczyzny i tak jak Katyń zjednoczył wiele różnych środowisk i ugrupowań politycznych, a obawiamy się, że Smoleńsk może podzielić nasze społeczeństwo, więc apeluję też do Państwa, aby każdy z nas w tym szczególnym dniu dzisiaj dla naszej ojczyzny wykazywał odpowiedzialność za jej losy i także swoją postawą, swoją pracą świadczył dla naszej ojczyzny. Dzień 11 listopada 18 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. W historii powszechnej ten dzień zapisał się przede wszystkim jako data zakończenia I wojny światowej.
My Polacy natomiast kojarzymy go w pierwszym rzędzie jako moment odzyskania niepodległości po okresie zaborów. Od 1989 roku dzień 11 listopada, podobnie jak w okresie międzywojennym, jest polskim świętem narodowym. Ta szczególna rocznica skłania do refleksji na temat patriotyzmu, którego najpełniejszym sprawdzianem są czyny podjęte na rzecz ojczyzny, a nie wypowiadane słowa, choćby najpiękniejsze. To dzięki takim jak ta uroczystościom możemy wspólnie zaakcentować naszą patriotyczną postawę, rozbudzić swoje uczucia i przypomnieć młodym pokoleniom dzieje trudne, bolesne, ale jakże wymowne. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z prezesem stowarzyszenia panem profesorem Witoldem Gnieździe. Towarzystwa delegacja Związku Więźniów Politycznych o pracy w Stanowskiej. Towarzystwa delegacja Związku Inwalidów Wojennych. Towarzystwa delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Inspekcji Sponsorem transmisji jest sklep komputerowy Ekspert. Najlepsze komputery w najlepszych cenach. Łomża, ulica Broniewskiego 20.